Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Mówię z warszawskiego studia RMF, a moim gościem jest były minister zdrowia, obecnie wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, z którym się połączymy za pomocą cudów techniki, bo pan minister jest u siebie w domu pod Warszawą. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Jak koronawirusa przechodzi 62-letni mężczyzna? No to ciężka choroba. Ale na szczęście mam to już za sobą. Napisał pan w felietonie, że była na tyle ciężka, duszności, wartości saturacji poniżej normy i duże dawki sterydów, że z każdym dniem zyskuje pan dodatkowe argumenty do walki z niedowiarkami negującymi problem pandemii. No tak, bo ciągle są wśród nas tacy, czy wokół nas, tacy, którzy uważają, że w ogóle to wszystko jest wymyślone, spisek, i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście nie należałem do tych niedowiarków i nie musiałem zachorować, żeby się przekonać, że to ciężka choroba, ale rzeczywiście takie osobiste doświadczenie dodaje jeszcze właśnie tych argumentów, które niestety ciągle padają w przestrzeni publicznej, nad czym ubolewam, bo niewątpliwie to się jakoś tam przekłada na sposób zachowania, który jest po prostu ryzykowny. Pan przeszedł koronawirusa ciężko. Zdaje się, że polska służba zdrowia również ciężko go przechodzi. 30 tysięcy zachorowań. Z pańskiego doświadczenia ponad 2 lata w końcu był pan ministrem, przez 9 lat był szefem Naczelnej Rady Lekarskiej, praktykującym lekarzem. Jak to można przejść? Jak można przejść poziom niemal 30 tysięcy zachorowań dziennie? Ja myślę, że jak można przejść, pewnie zawsze można by lepiej, natomiast uważam, że polska służba zdrowia zaskakująco dobrze przechodzi ten test. Test niezwykle trudny i oczywiście test, który przekłada się na różnego rodzaju perturbacje, w tym także na pewien dyskomfort niektórych pacjentów, pewne obawy o to, że pacjenci nie covidowi mogliby mieć gorszy dostęp do świadczeń, które oczekiwano. No nie już mają, panie wojewodo. Jak słyszymy na Mazowszu, wojewódzki NFZ na Mazowszu zamroził planowane zabiegi niezwiązane z COVID-em. Na szczęście nie zamroził onkologiczne. Panie redaktorze, nie ma żadnego zamrożenia. Jest po prostu wezwanie o to, aby, tak jak zresztą w bardzo wielu krajach, kilka dni temu czytałem takie wytyczne, na przykład NHS, brytyjskiej służby zdrowia, żeby powstrzymać się tam, gdzie to jest możliwe, od wykonywania diagnostyki i terapii, która nie jest konieczna właśnie w tej chwili, kiedy mamy tę bardzo dużą falę zachorowań. To jest logiczne. Mamy na Mazowszu na przykład w tej chwili ponad 2000 osób hospitalizowanych, których jeszcze kilka miesięcy nie mieliśmy i to jest oczywiste, że musimy priorytetyzować. No i priorytetem w tej chwili jest opieka nad tymi pacjentami, którzy rzeczywiście muszą być leczeni, bo inaczej może to się źle skończyć. Profesor Andrzej Horban mówił na naszej antenie, że poziom 10 tysięcy zachorowań dziennie to jest taki kres wytrzymałości obecnego systemu zdrowia. Jakim cudem możemy przetrwać? I to nie jest nawet jakaś taka nagana, tylko to jest pytanie człowieka, który, jak pewnie wszyscy w Polsce, martwi się o to, że sobie po prostu nie damy. Jakim cudem możemy sobie poradzić z poziomem zachorowań 25, 27, a pewnie niedługo 30 tysięcy dziennie? Jeśli chodzi o perspektywę, to tak naprawdę nikt nie wie, ale obserwujemy w ostatnich kilku dniach stabilizację. Na przykład na Mazowszu w ostatnich dniach zakaziło się o 1000 osób mniej niż w poprzednich dniach. Także trudno powiedzieć. Ja ile razy ktoś mnie pyta o przyszłość, tyle razy gryzę się w język, bo w ciągu ostatnich kilku miesięcy tylu ważnych ludzi, w tym także bardzo takich uznanych ekspertów, powiedziało tyle różnych rzeczy, które się nie sprawdziły, że bardzo rekomenduję wszystkim, którzy wygłaszają takie stanowcze zdania, żeby po prostu być ostrożnym. Jak widać, z większą liczbą zachorowań w tej chwili sobie radzimy. Ja mogę powiedzieć tak, że na te 2300 bodajże osób, które dzisiaj hospitalizowane są na Mazowszu z powodu COVID-a, mamy o prawie 1000 łóżek dedykowanych COVID-owi więcej. Więc nie ma tutaj obawy o to, że ktoś umrze z powodu braku opieki. Co więcej, dla tych najciężej chorych mamy przygotowanych 40 wolnych stanowisk z respiratorami. I to świadczy o tym, że
mimo bardzo trudnej sytuacji dajemy sobie radę. No właśnie, dajemy sobie radę, mówi pan tak lekko, ale wiemy, że sytuacja jest na tyle trudna, że powstaje dodatkowy szpital, a w zasadzie, no ja nie wiem, czy powstaje, czy ma powstawać. Mówię o tym szpitalu nadzwyczajnym, który miał być budowany w hali Expo, a teraz słyszymy, że będzie budowany na lotnisku Okęcie. Kto go będzie budował, pan czy wojsko? Jest kilka strategii powiększania liczby łóżek gotowych na przyjęcie pacjentów covidowych. Na pierwszej linii to jest zamiana łóżek istniejących w szpitalach na łóżka covidowe i właśnie w tej chwili jesteśmy w trakcie takiej operacji. Na Mazowszu w ciągu ostatnich 2 tygodni przekształcamy około 3000 łóżek na łóżka covidowe. Przygotowujemy je właściwie we wszystkich szpitalach warszawskich i mazowieckich. I to jest pierwsza linia. I tak jak mówię, w tej chwili mamy o 1000 łóżek więcej niż potrzeba dla obecnie chorujących. Dobrze, to Natomiast następną linią obrony jest oczywiście myślenie o tym, że gdyby doszło do sytuacji, kiedy to też nie wystarczy, nie jesteśmy pewni jak będzie, ale musimy być przygotowani, to są szpitale tymczasowe. Dobrze, panie ministrze, o szpitalach tymczasowych jeszcze porozmawiamy. Jeszcze o tym porozmawiamy. Ja bym chciał jeszcze zdążyć spytać pana o dwie rzeczy. Pierwszą to Marsz Niepodległości i jak słyszymy w tym roku może to być rajd niepodległości, bo organizatorzy zastanawiają się, czy nie zrobić, czy nie wezwać warszawiaków i wszystkich innych, by przejechali tam motocyklami i samochodami. Pan zgadzał się z Rafałem Trzaskowskim, a właściwie Sanepid się zgadzał, jak rozumiem, że marsz nie może się odbyć w dotychczasowej formie. Żadnych konsultacji między nami w tej sprawie nie było, bo nie ma takiej potrzeby. Wojewoda ma jako urzędnik państwowy swoją rolę i w tym przypadku Marsz Niepodległości, czy doszło do zakazu, czy prezydent Warszawy wydał taki zakaz. Z tego co wiem, to organizatorzy już się odwołali i to stanowisko prezydenta Warszawy. A gdyby to od pana zależało, panie wojewodo, gdyby to od pana zależało. Jestem w tej chwili obserwatorem tego. Gdyby to od pana zależało, właśnie dlatego pytam, gdyby to od pana zależało, to pan zgodziłby się na Marsz Niepodległości, czy też powiedziałby pan, że to jest niemożliwe i nie wyraża pan zgody? Panie redaktorze, nie mam co do tego żadnej wątpliwości, że masowe demonstracje na ulicach sprzyjają transmisji wirusa. Sam pan mówił, że sam pan powiedział, że na Mazowszu poziom zachorowań się ustabilizował, nie wzrósł, a przecież na Mazowszu były największe demonstracje. Proszę pamiętać, że informacje o zakażonych mamy ze sporym opóźnieniem, dlatego że wirus ma kilka dni, nawet ponad tydzień na rozwijanie się w człowieku i dopiero dowiadujemy się o tym właśnie z takim opóźnieniem. Także nie ma żadnej wątpliwości, że choroba, która rozprzestrzenia się drogą kropelkową w takich warunkach, kiedy jest dużo ludzi obok siebie, rozprzestrzenia się szybciej. Nie ma co do tego wątpliwości i rekomendowałbym każdemu, żeby unikać takich. Ostatnie pytanie to pytanie o podział Mazowsza. Kiedy ma być projekt, który podzieli Mazowsze na 2 województwa, na bogatą Warszawę i biedniejszą resztę? To po pierwsze, a po drugie, czy pan jest zwolennikiem tego pomysłu? Jest wiele argumentów za tym, żeby widzieć Mazowsze, które jest bardzo zróżnicowane jako 2 obszary. Warszawę z okolicami, które są bardzo zamożne i całą resztę, która jest mniej zamożna. Po prostu ze względów, powiedziałbym, głównie materialnych. Chodzi o dobrze, to, żeby to wiemy, ale kiedy będzie ten projekt? Programy pomocowe trafiały tam, gdzie trzeba, a ci, którzy muszą się podzielić z innymi, no dzielili się z bogactwa, a nie z biedy. I to jest jak gdyby główny argument. Kiedy to będzie, wojewoda mazowiecki nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia, ponieważ ja w ogóle nie uczestniczę w tym procesie, natomiast uczestniczę w dyskusji i ta dyskusja toczy się bardzo dobrze w bardzo wielu gremiach. Można zabrać bardzo głos. Panu są argumenty za i przeciw i one właśnie w tej chwili, ta dyskusja są przedstawiane. Dobrze, panie ministrze, bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Jak wiemy, pan się bardzo spieszy na kolejne spotkanie, dlatego nie zapraszamy tym razem wyjątkowo do części internetowej. Panu ministrowi serdecznie dziękujemy, państwu również za uwagę. Kłaniam się nisko, do widzenia. Dziękuję, do widzenia.